że w szkole inni, bezrobotni, szukają zaczepienia na rynku pracy. Łączą ich muzyczne rytmy i kolejna edycja festiwalu dzielnicowego. Hip-hopowy trans. To wszystko? Do kitu. Jeszcze raz? Ali i Shab tworzą rapową kapelę Le Nouveau-Né, Noworodki. W tym roku duet zagra na festiwalu Trans Musical w Rennes. Zespół przygotowuje się do występu w przerobionej na studio sypialni. Pracujemy tutaj przede wszystkim nad aranżacją, a nie nad samym występem na scenie. Za mało miejsca. Zdarza nam się grać tutaj, ale po cichu. Chodzi o to, żeby Ali wyuczył się tekstu. Ja pracuję wtedy nad muzyką. Teraz nie robimy nic szczególnego. Nawet nie muszę wstawać z krzesła, rapuję na siedząco. Będzie z tego utwór. Mamy już 10 gotowych kawałków. Z 10 kawałkami mamy materiał na płytę. Ale nie, na płytę musimy jeszcze popracować. Chcecie wypuścić płytę? Oczywiście, mamy nadzieję. Ale nie możemy się śpieszyć. Na razie pracujemy. Kiedy nadarzy się okazja, albo kiedy będzie nas na to stać, to ją wydamy. Ale wówczas jeszcze raz przerobimy wszystkie kawałki. Nie można się śpieszyć. Lepiej powoli, a dobrze. Zanim powstała kapela Le Nouveau-Né, znaliśmy się od dziecka. Założyliśmy zespół pół roku temu, ale hip-hop gramy już od 6 lat. Słuchaliśmy i tańczyliśmy hip-hop od wielu lat, ale dopiero od 6 lat zajęliśmy się muzyką na poważnie. W międzyczasie graliśmy razem, rozstawaliśmy się. Teraz od pół roku pracujemy razem. Nocą kolesie robią co mogą. Każdy biznes jest dobry, żeby zgarnąć trochę szmalu i jakoś przeżyć. Kiedy piszę teksty, inspiruję się tym, co widzę naokoło siebie. Dzielnica jest tym, co widzę codziennie. Dzielnica jest moim natchnieniem. Dla mnie hip-hop jest wszystkim. Zamierzam całkowicie mu się poświęcić. Uczę się. Studiuję ekonomię i zarządzanie, ale to tak na wszelki wypadek, gdyby muzyka nie wypaliła.
Ale nawet jak nie wypali, będę się nią zajmował. Ale będę musiał z czegoś żyć. Dla mnie dyplom to jak koło ratunkowe. Tak, na wszelki wypadek, żeby znaleźć pracę i zarabiać pieniądze i dalej móc rapować. Kiedy kładę się spać, wiem, co będę chciał robić na zajutrz. Rap, hip-hop, chcę grać. To więcej niż pasja, to potrzeba. Nie mając powietrza, zdychasz. Z muzyką jest podobnie. Gdy jej nie mam, zdycham. Gdy mam natchnienie, natychmiast komponuję, nawet w nocy. Zakładam słuchawki i komponuję. Poza tym zajmuję się informatyką, ale niewiele. Muzyka to dla mnie wszystko. Jak byłem dzieckiem, mówiło się na przykład, że ktoś po uszy siedzi w sporcie. Więc ja po uszy siedzę w hip-hopie. Muszę oczywiście być świadomy, że muzyka to nie wszystko. Ali studiuje i wie, co robi. Na drugim roku studiów powiedziałem sobie, niedługo koniec, czas podjąć decyzję. Czasem jest ciężko, szczególnie podczas sesji. Mówisz sobie, mam tyle i tyle występów, tyle i tyle egzaminów i musisz się zorganizować. Gdy się zorganizujesz, dalej jakoś leci. Od kilku lat stowarzyszenie Transmusical prowadzi kursy rzemiosła estradowego. Nie przestając uprawiać hip-hopowej muzyki, Szap nabywa fachową wiedzę. Byłem elektrykiem. Nawet nieźle zarabiałem, ale od dziecka nie wiedziałem tak naprawdę, co chcę robić. Jednak zawsze lubiłem hip-hop. W hip-hopie nie wystarczy umieć posługiwać się samplerem. Na koncertach ważne jest brzmienie. Czasem trzeba zmiksować parę kawałków. Do tego potrzebne jest minimum wiedzy. Chciałbym zrobić jakąś karierę, pracować w studiu nagraniowym. To dlatego przychodzę tu na kursy. Chcę dostać pracę w studio. Kaliber 33 jest stowarzyszeniem 33 rozsianych po Francji DJ-ów. Trzech z nich wystąpi na festiwalu Transmusical. Chcąc dobrze wypaść, pracują bez chwili wytchnienia. Jestem DJ Moon. Jestem bębenkiem kalibru 33. DJ Touche. Jestem iglicą kalibru 33. DJ Netik. Jestem cynglem kalibru 33. Spotkaliśmy się dzisiaj u DJ-a Netika. To moja chata. Tu mieszka i pracuje. Przyszliśmy na próbę. Przygotowujemy się do Transmusical, który odbędzie się 6 grudnia. Powtarzamy już 2 tygodnie. Mamy sporo kawałków. Pracujemy na 3 adapterach. Czasem na 4. To zależy, czy jesteśmy w formie. Posługujemy się płytą winylową, jak instrumentem muzycznym. Poszerzyliśmy pole działania zwykłego DJ-a, który puszcza kolejne krążki, trochę miksuje i tak dalej. My raczej gramy na płytach. Jesteśmy po prostu muzykami. Na początku dałeś za dużo czadu. Na samym początku. Na początku? Przecież zacząłem na luzie. Kiedy po raz pierwszy usłyszałem o rapie, nikt nie wiedział, co to jest. Słuchałem kaset przywiezionych z zagranicy albo puszczanych w Radio Nova. Nadawali muzykę zespołu Old School. Było fajnie, spodobało mi się. Zainteresowałem się głębiej tą muzyką. Poznałem jej twórców. Zacząłem grać na moim adapterze. Z czasem kupiłem sprzęt. Z kumplami założyliśmy kapelę.
DJ-a Moona poznałem na koncercie. To, co robimy, jest dość szczególne. Wybrałem na płycie pewien dźwięk. Spróbujemy go przetworzyć, zmiksować. To taki recykling. Recykling? Raczej innowacja. Recykling polega na grzebaniu w śmieciach. My bierzemy muzykę i tworzymy z niej inną muzykę. Jest to rodzaj odrodzenia, wskrzeszenia. Sięgamy często do starych płyt, które obrastają kurzem. Co nie znaczy, że sięgamy tylko do starych płyt. Na płytach jazzowych są miejsca bez rytmu, bez struktury. Grają freestyle, czyli w wolnym stylu. Jest to chwila, w której każdy muzyk gra co innego, ale gdy się zgrają, łapią wątek i dalej improwizują wokół niego. Robimy właściwie to samo. Gramy na razie wyłącznie freestyle, bo szukamy stylu, który moglibyśmy rozwinąć. Kiedyś może będziemy się spotykać i wspólnie tworzyć spójne utwory od początku do końca, bez żadnych zgrzytów. Czy te kawałki, których wysłuchaliśmy, były całkowitą improwizacją? Nie zupełnie. Mamy jakiś pomysł. Każdy wybiera jakiś dźwięk. Jeden wybiera perkusję, drugi samplera, trzeci scratch. Zaczynamy od freestylu. Coś nam wpada w ucho i robimy z tego cały utwór na koncert. Nitika poznałem ponad rok temu. Był wtedy beznadziejny? Był ambitny. Miał swój osobisty styl. Lubiłem sposób, w jaki się wysławiał. Wiedział, co chciał. Trzeba podkreślić, że ma dopiero 15 lat. Natik, jeszcze chodzisz do szkoły? Tak. Jak godzisz naukę z hip-hopem? Nic trudnego. Chodzę do szkoły, w której lekcje są tylko rano. Ułożono specjalnie dla mnie plan zajęć, żebym miał czas na próby. Popołudnia mam wolne. Od kilku miesięcy Netik uczęszcza do szkoły powołanej przez Ministerstwo Edukacji i Wydział Ochrony Praw Młodzieży. Jest w klasie, w której rozkład zajęć jest dopasowany do potrzeb każdego z uczniów. Klasa zajmuje się młodzieżą, która przez jakiś czas nie chodziła do szkoły. Jej rolą nie jest tylko pogodzenie ich ze szkołą, ale również ze światem zewnętrznym i z nimi samymi. Muszą znaleźć w sobie energię i zapał do dalszej pracy. Jedni przychodzą do szkoły na dłużej, ale tylko rano. Mają od 16 do 18 godzin lekcyjnych tygodniowo. Inni mają zaledwie od 6 do 10 godzin tygodniowo. Nie można więcej od nich wymagać. Nie sposób chodzić do normalnej szkoły. Na muzykę potrzebuje coraz więcej czasu. Szczególnie, że teraz pracuję z kolegami. Gdy mamy próby we trzech, trwa to czasami cały dzień. Trudno jednego dnia chodzić do szkoły, odrabiać lekcje i mieć próby. Jak wyobrażasz sobie swoją przyszłość?
Nie chcę teraz przerywać nauki. Jeszcze trochę wytrzymam. Ale nie sądzę, żeby nauka zapewniła mi w przyszłości pracę. Bardziej liczę na hip-hop niż na szkołę. Przerwałem naukę na korzyść muzyki. Gdybym miał robić coś innego niż hip-hop, powinienem uczyć się dalej. Ale nie mam wyboru, więc robię to, co lubię. Nie chcę robić czegoś innego. Tym bardziej, że przesiąkliśmy hip-hopem od najmłodszych lat. Teraz trudno z nim zerwać. Mało kto wykonuje pracę, którą lubi, którą się interesuje. Ludzie nie rozumieją, że można kochać to, co się robi i z tego żyć. Ja myślę inaczej. Mówię sobie, oto moja pasja. Jeśli mogę z tego żyć, to tym lepiej. Ali i Shab regularnie odwiedzają Elizabeth, swojego menadżera. Jej zadaniem jest tworzenie wizerunku zespołu i jego promocja. Wpuść mnie. Przyszedłem w sprawie materiałów dla prasy. Zobaczmy. Les Nouveaux Nés, Ali i Shab, należą do hip-hopowej czołówki w Rennes. Pierwszą kapelę założyli 6 lat temu, ale normalne w świecie muzyki rozstanie spowodowało, że obaj przyjaciele udoskonalali swoje warsztaty osobno. Warto odnotować, że DJ nie używa w swoich kompozycjach żadnych wstawek. Ich utwory są produktami wyłącznie ich wyobraźni. Les Nouveaux Nés mają wielką przyszłość. Postanowiłem pisać 6-7 lat temu. Były rzeczy, o których chciałem opowiedzieć. Rap był jedynym sposobem, jaki znalazłem, żeby móc coś przekazać. Mieszkając na przedmieściach, ma się wrażenie pewnego wyobcowania. Hip-hop pozwala tupnąć nogą i powiedzieć: jesteśmy, istniejemy, słuchajcie nas. Chcemy opowiedzieć wam o naszych problemach. Chcemy być wysłuchani. Na tym polega hip-hop. Nie chcę podważać istniejącego ładu społecznego. Wskazuję jedynie, jakie na jego gruncie mogą powstać patologie i zboczenia. Chcemy dotrzeć do jak najszerszej rzeszy odbiorców. Nie tylko do mieszkańców przedmieść, bo oni znają rzeczywistość, w jakiej żyją. Chcemy trafić do szerokiej publiczności i uczulić ją na problemy życia na przedmieściach, nie eksponując stereotypów związanych z przemocą i przestępczością. Mówimy: zróbcie coś. Nowy styl, nowe wartości. Ich piosenki nawołują do zwalczania ostracyzmu, rasizmu i mizogenii. Niezłe, zachowaj to na koniec. Kultura hip-hopu to nie tylko styl w muzyce. Jest to sposób myślenia, widzenia świata. Zanim zaczniesz pisać rapowe teksty, musisz zacząć tak myśleć. Kultura hip-hop polega na tym, że spala się wszelką ukrytą w człowieku energię negatywną, zostawiając miejsce wyłącznie dla energii pozytywnej. Kapela Nouveaux Nés stara się to pokazać. Wierzę w hip-hop. Jest to muzyka, która walczy o równość ras, kultur, o symbiozę. Fani rapu są coraz bardziej wielokulturowi. Biali, Arabowie, Azjaci. Wierzę w to. Lubię zespół Nouveaux Nés. Podoba mi się to, co robi. Mam odpowiednie kwalifikacje do wykonywania pracy menadżera. Uczyłam się tego na studiach.
Na razie nie zarobiliśmy na tym ani grosza, ale wolę robić coś, co mnie interesuje. Zresztą i tak po studiach nie ma pracy. Nie pracuję dla pieniędzy, ale dlatego, że to lubię. Festiwal Transmusical odbywa się co roku w Rennes. Promowane są przede wszystkim miejscowe zespoły. W tym roku gwiazdami festiwalu mają być Nouveau-Né i Kaliber 33. Alors le delay. Et toujours pas Gilbert. Jak leci? W porządku. Gorąca atmosfera, ale przywykliśmy. Co roku jesteśmy na tym festiwalu. Wszystko jest w porządku. Nagłośnienie wokalu jest w porządku. Spróbujmy teraz z muzyką. Je représente à 100% ceux qui sont venus de loin, ceux qui sont venus de loin, de loin. Ouais, ouais, je représente à 100% ceux qui sont venus de loin, ceux qui sont venus de loin, de loin. Yeah, les nouveaux les gars, je représente à 100%. Wkrótce drzwi się otworzą. Publiczność stawiła się na spotkanie. Fani nigdy nie zawodzą. Dzisiaj wystąpi dla was Kaliber 33. Będzie też niespodzianka. Zagrają dla was DJ Touché. Owacje. DJ Netik z Rennes. I DJ Moon. A teraz trzymajcie się mocno. Czeka was dawka najlepszego hip-hopowego transu. Czym dla was jest hip-hop? Jest czymś ważnym. To język młodych. Mówi o ulicy, o problemach życiowych, o wszystkim. I jest to muzyka. Muzyka, której młodzież chce słuchać. Najważniejszy jednak jest tekst. Warto, żeby wszyscy wsłuchali się w słowa. Dowiedzieliby się, że nie wszyscy młodzi to narkomani.
W latach 70. był rock i tak dalej. Teraz jest hip-hop. Widzę, że jest tu cały Ren. Drzyjcie się ile wlezie. Zaraz usłyszycie hip-hop, jakiego nie było. Nowonarodzeni znowu są na scenie. Urodziłem się w kraju, który tonie w nienawiści, gdzie każdy na każdego szczerzy ostre kły. Teraz mieszkam we Francji, gdzie goryczy jest wiele, gdzie każdy dba o swoje i drugiego za nic ma. Gdzie nikogo nie obchodzi bezdomnych marny los, gdzie politycy w kopertach dostają brudny szmal, a faszyści w czarnych kurtkach drą się butnie hajl. Życie takie jest, że dobro jest i zło. Nikogo nie obchodzi, co wybierzesz, bo każdy ma cię w dupie. Musisz wiedzieć to. Życie takie jest, że dobro jest i zło. Realizacja. Opracowanie wersji polskiej, Studio Publishing. Tekst Daniel Wegner. Czytał Piotr Borowiec. Film z serii Baseball, odcinek 18 i ostatni. Damn, ciao.